Krzysztof odwiedza gospodarstwo Michała, który postanawia pokazać mu okoliczne atrakcje. Bohaterowie spacerują nad jeziorem w Cekcynie. Rozmawiają o pasji gospodarza, jaką jest bieganie. Chciałbym was jeszcze zaprosić na swoje pola. Naszą dzisiejszą ilustrację rozpoczęliśmy od żyta. Michał, powiedz nam kilka słów, kiedy je zasiałeś? Jest to żyto hybrydowe, zasiane 19 września w ilości 1,5 jednostki siewnej na hektar. Akurat na tym polu jest to żyto, które uprawiamy trzeci raz z rzędu. Na jesieni przyjdzie tutaj popląd ze słonecznika, z lubinu. Jeśli chodzi o nawożenie tej plantacji, tutaj zastosowałem nawóz Ultra 8 w ilości 200 kg przedsiewnie. A jeśli chodzi o zabiegi wiosenne, tutaj już zastosowaliśmy około 100 kg azotu w czystej formie. Chciałbym się jeszcze cofnąć do jesieni. Wspominałeś, że była tutaj robiona ochrona herbicydowa, tak? Tak, była robiona ochrona herbicydowa, jednak jest to pole z typowym problemem naszych tutaj ziem, występuje masowo bodziszek. No, wzorcowe, można było tu rzeczywiście założyć doświadczenia ścisłe pod kątem zwalczania tego chwastu. Na pewno w tym najbliższym czasie tak będzie robiony zabieg. Tak, będzie zabieg poprawkowy właśnie pod kątem bodziszka drobnego. Rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że żyto często jest traktowane po macoszemu. W twoim przypadku nie jest tak. Mówiłeś, że początek wiosny to nie tylko ewentualne poprawki, jeżeli chodzi o chwasty, ale planujesz też jeszcze inne zabiegi, tak? Co przed tobą? Tak, zgadza się. Ogólnie jeśli chodzi o żyto i owies, to są dwie takie rośliny, które są roślinami często wysiewanymi właśnie na takich słabszych piaskowych glebach, piaszczystych, ale często się zapomina o jego nawożeniu, o jego ochronie, a tutaj nie tędy droga. Jeśli chcemy oczekiwać chociażby plonów na średnim poziomie, trzeba tutaj włożyć. Jeżeli nie włożymy, że tak powiem, nie będziemy mieli nakładów, tak naprawdę nie będziemy mogli mówić o jakimś lepszym plonie i o zysku. Dlatego to żyto u nas też nie jest to może uprawa intensywna. Dlaczego rolnicy próbują omijać te zabiegi? Szczerze, nie mam pojęcia. To jest właśnie gdzieś tam może jeszcze taka stara szkoła, że siejąc żyto, siejąc owies, jest to siane na słabszych glebach i tutaj mówi się, że nie osiągnie się jakichś super ekstra elewacyjnych plonów. Oczywiście nie można mówić tutaj o plonach rzędu 9-10 ton, jednak te 6-7 ton z żyta hybrydowego jest naprawdę w zasięgu ręki, tylko trzeba odchwaścić i nie bać się poprawki, bo tak jak został tutaj na przykład bodziszek, część machnie na to ręką, a ja widzę, że na pewno będzie to problem w przyszłych latach, jeżeli on się nasieje, a druga sprawa, że pociągnie nam wodę, a tutaj woda jest podstawą. Jeżeli nie będzie wody, nie będzie plonu, i jest to czynnik często warunkujący. Jeżeli wykonamy chociażby podstawowe tutaj działania, czyli nawożenie, oczywiście oparte o badania gleby i chociażby podstawową ochronę fungicydową, można liczyć się z tym, że te plony wzrosną. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim, nie kieleckim. Czy tu tak często wieje? Wieje i tutaj cisną się na usta to słynne powiedzenie, że jak kieleckim, ale jesteśmy w kujawsko-pomorskim, jesteśmy w Borach Tucholskich. Co zresztą widać, mamy tereny bardzo piaszczyste i mocno mozaikowate. A przy tych mozaikowatych glebach piaszczystych te wiosenne uprawy często są uszkodzone przez ten pływający piasek w powietrzu, który mamy dzisiaj w zębach? Znaczy się, jesteśmy w takim terenie, gdzie niestety borykamy się bardzo często z niedoborami opadów i tutaj jeśli chodzi o uprawy jare, uprawy wiosenne, jest to ryzyko, że często właśnie nie wypalają na tak jak powinny. A w twoim gospodarstwie uprawy jare ile procent stanowią? Uprawy jare u nas kiedyś stanowiło około 30%, jednak z roku na rok tak naprawdę obniżam tą strukturę zasiewów tych jarych. Staram się właśnie unikać tych upraw jarych, żeby minimalizować ryzyko. Tak jak w tym roku jest upraw jarych około 10%. Głównie kukurydza. Biorąc pod uwagę las, w którym jesteśmy, powiedz, jak jest ze zwierzyną u was?
No 70% lasów w gminie, bagienka, stawy i tak dalej. Tutaj jest piękne pole dla rozmnażania się i życia zwierzyny. Sarny, jelenie, dziki. Ale pojawiły się ostatnio wilki. I tak naprawdę dzięki tym wilkom duża część plantacji jest w ostatnim czasie uratowana. Po prostu zwierzyna jest przegnana. Jednak nie ma co ukrywać, tutaj jest ogromny problem ze stratami. Szczególnie w rzepaku, jeżeli posiejemy gdzieś rzepak na lepszych kawałkach, te straty są bardzo duże, ale czy w kukurydzy, czy w zbożach, ten problem występuje. Co ty tu masz, pokaż mi. Pesz mam. Ogólnie z perzem jest tutaj dość trudna walka. Często właśnie gdzieś, jeżeli przejmujemy pola, bądź są to pola, które znajdują się koło jakichś łąk nieużytków, niestety ten pesz często wchodzi. I w ubiegłym roku niestety ten pesz pojawił się na plantacjach z tego powodu, że była susza. I pesz mógł sobie wniknąć spokojnie w ten łan. On nie był w żaden sposób zagłuszany. Ale też na naszych polach piaszczystych znajdujemy inne kwasy. No, tutaj akurat czerwiec, którego przyszłym nigdy prędzej nie widziałem, ale tutaj na ilustracji znaleźliśmy. Przynosimy ci szczęście w takim razie. Nie wiem, czy znaleźć kwasa to jest szczęście. Takiego, który prosto zwalczyć, to akurat... Prosto zwalczyć, tak. Nie? Kwastiary, ale nie, tutaj nie powinno być z nim większego problemu. Tym czerwcem ogólnie, szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę czerwca u siebie. Nowe pole, nowe chwasty. Co w następnej kolejności na tym polu? Prawdopodobnie pójdzie druga dawka azotu, póki jeszcze jest woda, bo na razie się nie zapowiada, żeby przyszło jakieś opady deszczu. No i potem fungicyd z regulatorem, jeżeli będzie dostatecznie wilgotno, bo jak chodzimy, no wszędzie jest sucho. Był moment, że było widać, że wierzchołki tych szerszych wyskakiwały szybciej. Po prostu może przez to, że była jakaś większa konkurencja między sobą, one szybciej wysadzały, ale teraz to jest za... Nie ma już tego obrazu, nie? Ale właśnie jak się weszło na pole, wzięło miarkę, to była różnica 2-3 cm. Na tych zmiennych tutaj glebach i tak dalej szukam po prostu najlepszego rozwiązania. Wszystkie poletka będą zważone. Każde tutaj jest... Mam podzielone tak po prostu, że każde poletko ma 0,85 hektara, 15 metrów szerokości. Czyli tak naprawdę 3 przejazdy kombajnem i to będzie wzięte na wagę, poważone. Zobaczymy wtedy, jaki będzie najlepszy wynik, bo tutaj akurat to pole jest dość równo klasowo. Jest tak, że po całej szerokości jest albo trzecia, albo czwarta, albo piąta. Nie ma czegoś takiego, że są jakieś wysepki jajeczka. To jest u nas częste, więc ten wynik będzie w miarę miarodajny. Na polach produkcyjnych jaki masz rozstaw? Na polach produkcyjnych w tym roku mam rozstaw tego typu, że 2 lejki siały, 1 lejek był wyłączony. No widać to ewidentnie po dziurach chociażby w glebie, że tutaj szkodniki glebowe, nornice i poodżerane korzenie, niestety te rośliny obumarły. Zostały pojedyncze. No jest to w tym roku problem po tej łagodnej zimie. Pszczoły twoje? Nie, sąsiada. Ogólnie mamy bardzo dużo tutaj pni pszczeli. Jest to i problem, i dla nas zaleta. Nie problem, tylko przede wszystkim zaleta. Trzeba, że tak powiem, z pszczołarzami dobrze żyć, nie? Tak, tak, ale trzeba pamiętać rzeczywiście o porze wykonywania zabiegów, nie? Jak jest oblot, żeby nie zrobić krzywdy. Tak, i tutaj też takie docieranie się tak naprawdę i informowanie o tym, co stosujemy, kiedy stosujemy, kiedy będziemy na przykład stosować, bo tak jak w rzepaku, mamy tutaj no bliskość tak naprawdę no kilka metrów od plantacji rzepaku. I ja muszę wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co robię, ale też musi wziąć ta druga strona, bo tutaj akurat mamy bardzo blisko ule i czasami można po prostu te pszczoły gdzieś tam przymknąć wieczorem, żeby nie było problemu. I tutaj jest kompromis, dogadujecie jest się? Jest kompromis, tak, jest kompromis, ale też trzeba było go wypracować. A ty słodzisz cukrem czy miodem? Nie słodzę. Rozmawiając o codziennej pracy Michała, rozmawiamy również o przyszłości, no bo to jest kluczowe w rolnictwie. Jak daleko patrzysz zazwyczaj w przyszłość, jeżeli chodzi o zabiegi? Miesiąc, dwa? No nie robię czegoś takiego, że rozpisuję sobie na kartce, że tak i tak musi być. Po prostu przyjeżdżam na pole, patrzę, to akurat będzie odpowiednie w tym momencie i dopiero potem kupuję środki. A co do przyszłości na gospodarstwie... Moment. Czasami zastanawiam się nad elektrownią wiatrową. Nie można, bo Natura 2000.
Tak? A co do planów na gospodarstwo, no cały czas trzeba będzie się rozwijać. Jeśli jest możliwość, to albo biorę dzierżawę, albo dokupuję ziemię. Może to czasami się wydawać nielogiczne, tym bardziej, że no jak było już prędzej zauważone, jest dużo piasku, te tereny są nieciekawe, ale ja jestem tego zdania, że trzeba się cieszyć z tego, co jest, a nie z tego, co mają inni i po prostu dążyć do jakichś swoich wyznaczonych celów. A co do zwierząt, będziemy cały czas stado podstawowe powiększać, tak jak już zapowiadałem jakiś czas temu. Mam nadzieję, że ten kryzys, ten dołek odnośnie cen trzody chlewnej już za nami. Jeśli chodzi o pracę z zwierzętami, lubię ją. Naprawdę lubię to robić, tylko nie ma co tutaj ukrywać w trójkę na już tak dużym gospodarstwie, gdzie właśnie ten rozrzut tych pól też jest dość duży. Zajmuje to bardzo dużo czasu. Tutaj mamy cykl zamknięty. Może dopowiedzmy, o jakich zwierzętach mówimy. Mamy tutaj 80 macier w cyklu zamkniętym. Teraz w przeciągu kilku tygodni dobijemy do setki. Czyli chodzi o obrót tucznika i ile wychodzi? Około 1300-1400 sztuk wychodziło teraz. Co Cię najbardziej pasjonuje? Czy genetyka, czy żywienie? Tutaj głównie genetyka, żeby po prostu poprawiać te wydajności, poprawiać liczbę odsadzanych prosion, poprawiać mięsność i tak dalej. A co mnie denerwuje? Może nie denerwuje, tylko właśnie jest taki stresik, kiedy pojawia się górka prac na polach i trzeba wtedy to zgrać. Niestety często widać, że właśnie przychodzi sezon letni, dajmy na to żniwa, jakieś uprawy pożniwne i trochę traci się właśnie na tej produkcji zwierzęcej, że nie patrzy się tyle, nie dogląda. Trzeba to lubić też, trzeba to lubić, właśnie trzeba mieć do tego cierpliwość. O to pytam, co lubisz? Tak, lubię to, naprawdę to lubię. Na koniec tego odcinka, co byś powiedział młodym rolnikom na początku tej wiosny? Coś mam na myśli optymistycznego. Optymistycznego? Na zakończenie tej naszej dzisiejszej ilustracji, czego mogę Ci życzyć na wiosnę? Przede wszystkim pogody, a tutaj mając na myśli pogodę, czyli ma padać. No to Michał, dzięki za dzisiejszą ilustrację, za pokazanie swoich codziennych zmagań i zapraszamy do następnego odcinka Aru. Ja również dziękuję, zapraszam do oglądania, pozdrawiam wszystkich widzów kanału AR oraz Rolnik Nieprofesjonalny.